Witajcie, moi drodzy. Dawno nic w sumie nie było takiego z pleneru, więc się zbieram na zdjęcia. Jadę sobie na wyspę tutaj zrobić zdjęcia klasztoru, bo w ogóle w związku z egzaminem, który zdałem przedwczoraj na norweskiego obywatela, poszerzyłem też nieco swoje horyzonty i dowiedziałem się między innymi, że właśnie tutaj obok na wyspie jest Utstein Kloster na wyspie Mosteroj. To jest jedyny taki zachowany średniowieczny klasztor w Norwegii. A co ciekawszą rzeczą, przynajmniej jak dla mnie, jest to, że tam również w tym miejscu swoją rezydencję miał król Harald Hårfagre się nazywał i to był człowiek, który w czasach wikingów zjednoczył całą Norwegię. To jest generalnie tak, Norwegię, nie tylko nie całą Skandynawię. I co jeszcze? Aha, jak idąc tym tropem, jak na wilka tropiącego przystało, natrafiłem jeszcze na informację, że też również niedaleko stąd w czasach wikingów odbywały się tingi, czyli raz tam na jakiś czas spotykali się i lokalny jarl, zresztą to naprawdę wyglądało bardzo podobnie jak w serialu, wikingowie zbierali się i tam ustanawiali prawa, podatki i obowiązki. Także ciekawostka, może jutro się uda tam wybrać do tego klep, gdzie były te tingi. Z informacji, które znalazłem, jest to góra 102 metry wysoka i na szczycie tej góry był zlokalizowany cmentarz. Cmentarz został przeniesiony, to już jest ustalone, ale będę za tematem grzebał. Teraz mam chwilkę wolnego, także myślę, że się uda temat przebadać i odwiedzić. A tymczasem nie ma co, myślę, więcej stulać. Widzimy się na miejscu. A właśnie, jeszcze informacja meteorologiczna. Słuchajcie, zimę mamy dziesięciolecia w Stavanger. Jeziora zamarzły, mała stoka i duża stoka. Ludzie śmigają w ogóle na nartach. Wyjeżdżając z domu było zimno, 11 czy 12. Na wyspach pewno będzie jeszcze zimniej. No i w ogóle, a co jeszcze? Byliśmy w zeszłym tygodniu, w weekend. Z córą właśnie pojechałem gdzieś tam jakieś zdjęcia też zrobić w Suli, tam przy lotnisku. No to normalnie, słuchajcie, zamarzło morze. Tam jest ta zatoka dość spora i tam najczęściej jest to morze dość spokojne, ale słona woda zamarzła, więc to już chyba o jakimś tam poziomie temperatur świadczy. No, nieźle. Zimno. Prawie na miejscu jeszcze się pozatrzymywałem. W międzyczasie porobiłem jakieś fotki, ale to, co jest ziom i w ogóle czemu mi się kamera nie wyłącza. I zaraz będzie po baterii i nie będzie filmu. Tu jakie w ogóle piękne zamarznięta. Tylko że nie ma się tu, kurczę, gdzie zatrzymać żywcem. O, jest. Idę. No to dojechane. No, jeszcze po drodze gdzieś się tam pozatrzymywałem, ale w ogóle właśnie tak jak mówiłem wcześniej, z tą baterią lipa jakaś, bo się mi się nie wyłączyła kamerka. Tak sytuacja wygląda. Pomarznięte. A tu oto cały punkt wycieczki, foto. Utstein Kloster. No, ale z tym wsiadaniem i wysiadaniem w ogóle z tego auta, żeby coś pstryknąć, to jest dość, muszę powiedzieć, uciążliwe. No, ale będzie się trzeba przyzwyczaić w ogóle, jakie tutaj drzewa stare są. No, kawałek historii tutaj na pewno, ale podejdziemy bliżej, może coś tam można przeczytać ciekawego. A tutaj byłem, kiedyś jakąś fotkę zrobiłem, ale to bez właśnie jakiegoś większego zainteresowania. Ojejku,
Chyba mam nos czerwony i mi szpik może wisieć, także sorry, ale jest zimno fest. No, patrzcie. Wygląda to nader ładnie. Tu chyba tych całych tych... Przecież to, że kto mieszka, jakiś zakonnik pewno, nie? Chyba 12 ich tutaj było na stanie, z tego co pamiętam, ale w opisie będziecie mieli jakieś tam materiały, które udało mi się znaleźć. No bo to ja ani nie jestem Bogusław Wołoszański, ani żaden inny historyk, żeby tu olbrzymiszcze. No. A poza tym jestem zwolennikiem, żeby ludzie sami zdobywali informacje. Bo wtedy te informacje w głowie gdzieś zostają. Ale tutaj to zapewne będzie wszystko wyzamykane. Teraz. Ogród. Utsteingor. No, ale jest. Idziemy zobaczyć coś tam dalej jeszcze. Na szybkości. No, parę fotek właśnie przytknąłem, ale palce już normalnie ugrabiane. Ło ludzie. Co tu? Jakieś... Pójdziemy, zobaczymy. Ale to się nie da. To robić zdjęcia i nagrywać to jest... dość, że tak powiem, skomplikowana operacja, a zwłaszcza w takich temperaturach. Tylko żebym się tu nie wrócił, bo by będzie słabo. Miejsce parkingowe. Czy jakieś zapewne pracowników. To wygląda na świeże. To budynek. Ale to stare. Wszystko tu nie wchodzimy. Jakie drzwi. Porządne. No, zaraz bateria padnie. Także się nawet nie zdążę pożegnać zapewne. Rosenschilde. Urodzony 22 kwiecień 778-1852. Johann Garman. O, 995, to jakaś tutaj, o, 2010, to tu jakieś świeże tematy. No, ale tutaj data robi wrażenie. Kawał czasu.
To jeszcze tak na szybko tyle. Rwę się do domu, jeszcze tam w drodze powrotnej zajadę na dwa miejsca. Polecone, żona, bo tutaj jeździ z poczty, to mówiła, że tam ładnie jest. No to jak ładnie jest, to pojadę jeszcze pstryknę. W sumie przy drodze były jeszcze takie dwa miejsca. Dwa miejsca, które mi się podobały, więc tam jeszcze pstryknę jakąś fotkę. No i zdjęcia będą na Tropem Wilka. Także jak ktoś będzie chciał sobie oglądać, to zapraszam. Wrzucę wam pewno jeszcze coś ten z rejestratora. Tylko chyba taka usyfiona, że nie wiem, czy coś będzie widać. No, słabo się przygotowałem dzisiaj technicznie. Ale to też taki wyjazd nieco spontaniczny. Ale poprawię się. Także podobało się. Łapa w górę, zostaw suba, nie bądź żyła, nie kosztuje to nic. I trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć!